Tytuł kursu: roboty posadzkarskie. Moduł: rodzaje uszkodzeń oraz sposoby ich naprawy. Temat: uszkodzenia posadzek i sposoby ich naprawy. Witam! W dzisiejszym programie zajmiemy się tematyką napraw posadzek i rodzajami ich uszkodzeń. Temat ten zasługuje na uwagę dzięki rosnącemu zainteresowaniu społeczeństwa naukami inżynierskimi. W naszym studiu gościmy pana Andrzeja Janiaka, eksperta w dziedzinie posadzek. Pańska firma zajmuje się produkcją i sprzedażą materiałów do naprawy uszkodzonych posadzek. Dzisiejszy temat związany jest właśnie z doborem materiałów do różnego rodzaju uszkodzeń. Jakie wyróżniamy rodzaje uszkodzeń posadzek i co je powoduje? Wyróżniamy następujące uszkodzenia: szczeliny, pęknięcia, dylatacje, wgłębienia, wytarcia, ukruszenia. Zjawiska te spowodowane są takimi czynnikami jak wilgoć, ciepło, chemikalia oraz złe wykonanie posadzki. A pylenie posadzki betonowej jest też rodzajem uszkodzenia i w jaki sposób można temu zapobiec? Oczywiście jest to również jeden z rodzajów uszkodzeń. Aby temu zapobiec, należy przygotować podłoże i aplikację utwardzenia chemicznego posadzki w postaci bardzo wydajnego i wysokojakościowego preparatu, zaaplikować masę samopoziomującą, wykonać nową płytę posadzki z zastosowaniem włókna stalowego oraz utwardzić ją powierzchniowo. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.